gdzieś tam po cichu marzyłam o dziewczynce. No więc jak dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to już sobie snułam jakieś tam wizje, gdzie chodzę na spacery z trójką dzieci. Niestety ciąża nie rozwija się prawidłowo. Poroniłam w domu kilka dni później. Gdzieś tam w domowym zaciszu swojej sypialni, łazienki. Później zaszłam w ciążę. Byłam obsesyjnie przerażona na punkcie każdego sygnału, który wysyłał mój organizm. Czuję trochę taka otoczka tajemnicy wokół tego, co trudne, co ciężkie. Bo najlepiej gdzieś może o tym nie mówić, nie pamiętać. Co czwarta ciąża kończy się poronieniem. To wielka skala, o której mało się mówi. To straty, które są ciszą i na lata pozostają milczeniem. Dziś o żałobie po stracie dziecka poronionego porozmawiam z Sylwią Grelewicz. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Słyszałaś, będąc nastolatką, młodą kobietą, o tym, że kobiety w ogóle ronią dzieci? Rozmawiało się otwarcie o tym w Twoim środowisku? Nie, nie rozmawiało się. Myślę, że to jest taki trudny temat. I tak jak o innych trudnych tematach, ciężko się rozmawia. Jeszcze gdzieś mam wrażenie, że to też taki trochę jest z pokolenia na pokolenie przychodzi taka, pokutuje trochę taka otoczka tajemnicy wokół tego, co trudne, co ciężkie. O tym się nie rozmawia, bo najlepiej gdzieś może o tym nie mówić, nie pamiętać. Wtedy może łatwiej. Myślę, że chyba to jest przyczyna. Także nie będąc gdzieś tam w wieku nastoletnim, absolutnie nie miałam z tym do czynienia, ani się o tym nie rozmawiało. Czyli to, co niewidoczne, łatwiej przemilczeć? Myślimy w taki sposób, że jeżeli nie będziemy o tym rozmawiać, to nie będzie bolało? Jak myślisz w ogóle? Bo to też mnie zaskakuje. Takie myślenie pokutuje, ale to nie jest słuszne. Znaczy, ja się z tym nie zgodzę absolutnie, bo uważam, że właśnie czasami łatwiej o czymś, jak o czymś rozmawiamy, to może łatwiej to przeżyć. Może właśnie łatwiej z czymś, łatwiej sobie poradzić, niż wtedy, kiedy w ogóle o tym nie mówimy, kiedy próbujemy gdzieś tam sami ze sobą to przeżyć. Przynajmniej ja tak mam, nie wiem, każdy pewnie jest inny, każdy ma inne jakieś tam sposoby na radzenie sobie z trudnościami, ale ja uważam, że o trudnych tematach trzeba rozmawiać. No właśnie, bo z doświadczenia wiemy, że to, że o czymś nie rozmawiamy, wcale nie oznacza, że przestanie boleć. Tutaj do Centrum Wsparcia po Stracie dzwonią kobiety po kilku, a nawet kilkudziesięciu latach po poronieniach, mówiąc, że czują, że ta strata jest nieprzepracowana i ma ogromny wpływ na ich dzisiejsze życie. No właśnie, poronienie, jak każda strata, domaga się przeżycia? Jak myślisz? Tak, oczywiście. Każde trudne doświadczenie musimy przeżyć. Tak samo i to. Na to potrzeba czasu. To są emocje, czasami trudne. Każdy ma tam jakiś tam swój inny sposób na radzenie sobie, ale na pewno nie można tak od razu przejść nad tym do porządku dziennego. Na to też potrzeba czasu i może procesu całego, żeby to przepracować. Wiadomo, u każdego to inaczej wygląda i inny jest pewnie czas trwania. Ale no, też jest to, jakby nie było, żałoba, jak po każdej stracie czegokolwiek nie dotyczy, czy kogokolwiek. Zawsze jest to żałoba. Użyłaś słowa proces. Tutaj my też mówimy o tym, że żałoba to podróż. I wydaje mi się, że najmniej dajemy sobie społecznie też pozwolenie na tę podróż po stracie w wyniku poronienia, bo to takie niewidoczne. I do tego zaraz przejdziemy. Myślę, że poznając Twoją historię, urodziłaś pierwsze dziecko, urodziłaś drugie dziecko, no i trzecia ciąża. Zaprosisz nas do tej rzeczywistości? Dowiadujesz się, że jesteś w tej trzeciej ciąży i co? Tak, dowiaduję się, że jestem w trzeciej ciąży. W czasie, gdzie gdzieś tam byłam zajęta egzaminami zawodowymi i nie planowałam tego, ale była to ogromna radość. Miałam dwóch chłopców, mam nadal wspaniałych chłopaków.
Więc no, gdzieś tam po cichu marzyłam o dziewczynce. No więc jak dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to miałam cichą nadzieję, że jest to dziewczynka. No ale bardzo krótko cieszyłam się tą informacją, bo niestety okazało się, że ta ciąża dalej się nie rozwija. No i jest po prostu poronienie. Jak się dowiedziałaś, w jakich okolicznościach o tym? Ja trafiłam najpierw po prostu do gabinetu lekarskiego. Tam dowiedziałam się, że ciąża dalej się nie rozwija, że muszę niestety iść do szpitala. Ze skierowaniem do szpitala trafiłam do szpitala. Tam dowiedziałam się, że niestety ciąża nie rozwija się prawidłowo. Leżałam na sali, pamiętam, z dziewczyną, która była dokładnie w tym samym, że tak powiem, wieku ciążowym. Nie wiem, czy używam dobrego nazewnictwa, ale w tym samym czasie. I tam też były jakieś komplikacje, ale jej ciąża rozwijała się prawidłowo. No, u mnie niestety wyglądało to inaczej. Ja postanowiłam, że wyjdę ze szpitala na własne żądanie. Ku zaskoczeniu lekarzy i ogromnym sprzeciwie, ale taką podjęłam decyzję, stwierdziłam, że chcę po prostu być w domu. Tak też zrobiłam i poroniłam w domu kilka dni później. Gdzieś tam w domowym zaciszu swojej sypialni łazienki. Pamiętam, że to się wydarzyło w czasie, kiedy moi chłopcy byli w domu. Starszy miał 6, młodszy 2,5 roku, więc no to taki, tacy byli, no takie jeszcze małe dzieci. Pamiętam, że włączyłam im na dole bajki, po prostu, żeby wiedziałam, że to się wszystko zaczyna i zamknęłam się w sypialni. Gdzieś tam to wszystko trwało, nie wiem, nie pamiętam, no nie trwało jakoś długo. Po czym usiadłam w łazience, pamiętam, że siedziałam na tej podłodze zapłakana, na tej zakrwawionej podłodze. Ale miałam jeszcze na tyle siły, bo wiedziałam, że chłopcy są na dole, więc pewnie za chwilę będą się gdzieś tam doszukać mamy. Więc miałam na tyle siły, żeby posprzątać tę łazienkę. To, co gdzieś tam wiedziałam, że może być tym, o czym myślę, zapakowałam do jakiegoś pojemnika i tak pojechałam do szpitala. No, to było takie fizycznie i emocjonalnie trudne, bardzo dla mnie przynajmniej. Gdzieś tam to był początek ciąży, więc też gdzieś tam krótko cieszyłam się tak tym stanem ciąży, ale było to trudne. Pamiętam, że kilka miesięcy później, będąc w przychodni z chłopcami na jakimś tam rutynowym badaniu, właśnie spotkałam tę dziewczynę, z którą leżałam. I ona właśnie przyszła z tym dzieciątkiem, które no, było dokładnie w takim samym wieku, jak moje mogło być. Pamiętam, że to też było dla mnie takie trudne, że ja mogłam też z tym nosidełkiem być w tej przychodni, prawda? Na tej jakiejś tam jednej z pierwszych wizyt, może na jakimś tam szczepieniu. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jestem już w ciąży. I 9 miesięcy później urodziłam Basię. Także no, to takie było też no, wtedy trudne dla mnie, ale też wymowne, że w momencie, kiedy gdzieś właśnie spotkałam tę dziewczynę z tym dzieciątkiem, no ja też już byłam w ciąży, a tylko jeszcze o tym nie wiedziałam. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych chwil w domu, bo tak poczułam ten czas oczekiwania. Wiesz, że to ma się wydarzyć. I co wtedy czujesz? To jest takie życie na bombie tykającej trochę. Tak, bo ja w takim stanie oczekiwania spędziłam w domu chyba 3 czy 4 dni, nie wiem, już nie pamiętam, jak to było. Ale gdzieś tam po cichu liczyłam, że może, bo oczywiście nasłuchałam się, naczytałam różne historii, że taki, na tak początkowym etapie to różnie może być, może jeszcze wiadomo, to jest tylko badanie USG, nie wszystko gdzieś tam zawsze widać i tak dalej, więc gdzieś tam, nie wiem, łudziłam się, że może jednak ta ciąża będzie się rozwijała i jednak urodzę to dziecko. Gdzieś tam miałam taką nadzieję, miałam ogromną nadzieję. Już wspomniałaś o bólu, a ja cię chciałam zapytać o holistyczne spojrzenie właśnie na ten ból,
bo to jest ból fizyczny, to jest ból psychiczny, duchowy. Zaprosisz nas tam, w tę przestrzeń, o czym mówimy tak głębiej. Tak, no to jest trudne doświadczenie na każdym polu, bo to jest i ból fizyczny, tak dosłownie, tak, no bo samo poronienie wiąże się z ogromnym bólem, takim fizycznym, też emocjonalnym oczywiście, no bo jest to trudne doświadczenie, tym bardziej, że pamiętam ten moment, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, bardzo się cieszyłam, miałam ogromną radość, bo tak no, zawsze chciałam mieć dużą rodzinę, zawsze chciałam mieć dzieci, więc bardzo się ucieszyłam, że jestem w tej trzeciej ciąży. No a tutaj okazuje się, że nic z tego nie będzie. No więc jest taki trochę i rozczarowanie, i no, trudne emocje na pewno. A czy jest poczucie winy? Poczucie winy? Tak, oczywiście, no, no na pewno. Ja wtedy właśnie też trochę myślałam sobie, że pewnie za mało siebie dbałam. Ja wtedy właśnie przygotowywałam się do egzaminu zawodowego, więc mówię, pewnie za dużo się uczyłam, za dużo stresu, za dużo emocji, może za mało spałam, może za bardzo gdzieś skupiłam się na jednym. Tym bardziej, no, że ta ciąża gdzieś tam no, nie była planowana, więc nie byłam do tego przygotowana, więc pewnie nie dbałam o siebie. No i to wszystko jedno do drugiego, więc pewnie dlatego tak się wydarzyło. No to tak, poczucie winy jest, no oczywiście. Z naszego doświadczenia pomocy kobietom i tatom też po poronieniach często słyszymy, że nieadekwatne, niedobre są pocieszenia typu jesteś młoda, będziesz miała kolejne, przestań, to jeszcze nic nie było. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Czy ktoś trwał przy tobie, co było dla ciebie pomocne, a co wręcz przeciwnie, co jeszcze rozgrzebywało te rany? Znaczy tak, tego typu właśnie słowa, że to jeszcze nic nie było, że pewnie jeszcze będziesz, na pewno jeszcze będziesz w ciąży, tak, to takie chyba powszechne i to pewnie każda z tych kobiet słyszała, no ale to nie jest pomocne, bo to nie absolutnie nic nie daje. Na pewno dużym wsparciem jest to, że tak jak pamiętam, moja kuzynka powiedziała mi, że wiesz, wracasz z tego szpitala, to ważne jest, że nie wracasz do pustego domu, że ktoś na ciebie czeka. No, ja miałam już dwójkę dzieci, więc to na pewno było ważne, gdybym wróciła naprawdę do pustego domu, bo chyba takie, no, wyobrażam sobie, że bardzo bolesne są te poronienia gdzieś tam przy pierwszej ciąży, jeszcze gdzieś tam są jakieś wieloletnie starania i ta ciąża jest taka naprawdę upragniona, wyczekana i tych dzieci nie ma, no to jest, no to ja sobie nie wyobrażam tego bólu na pewno. Po kim jest ta żałoba? Po ciąży? Po zarodku? Nie, no jest po dziecku, jakby nie było, bo na każdym etapie, no przynajmniej ja takie mam podejście, jestem osobą wierzącą, więc też no dla mnie życie zaczyna się już tak od poczęcia, więc no więc dla mnie to było dziecko, no na każdym etapie to już jest dziecko, tak? Myślę, że to jest też tak, że przeżywamy stratę po tym, co sobie wyobraziliśmy, czyli to nie jest tylko strata, przeżywanie tego, co jest aktualnie, tylko z informacją, że jestem w ciąży, że będę mamą tego konkretnego dziecka, już zaczęłam projektować, zaczęłam sobie wyobrażać, zaczęłam sobie marzyć. Właśnie te sceny z małym rowerkiem, sceny, kiedy rodzina widzi to dzieciątko i się cieszy, czy to nie jest trochę tak? Tak, jest na pewno, oczywiście. Ja też już miałam gdzieś wyobrażenia, że będę miała, że mam dwóch chłopców, teraz pewnie będę miała dziewczynkę. Już sobie snułam jakieś tam wizje, gdzie chodzę na spacery z trójką dzieci, z dwójką już gdzieś tam dorastających chłopców i z wózeczkiem. No tak, tak, no to chyba takie naturalne, to chyba każda kobieta gdzieś tam nie ma takie wyobrażenia. No i rzeczywiście, no później strata jest też stratą tego, co sobie tam wyobrażamy, prawda? Jakichś tam naszych marzeń i wyobrażeń tego, jak będzie. Czy chłopcy wiedzieli, że poroniłaś ciążę, czy dzieci dzisiaj wiedzą, że było dziecko jeszcze jedno w twoim życiu? Tak, wiedzą. Wiedzą o tym. Ja też zdecydowałam się na pochówek. Także mała Ania ma swój grób.
Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że chyba najbardziej, znaczy pewnie dlatego, że jest to też dziewczynka, też bardziej emocjonalnie do tego podchodzi. No, Basia, która urodziła się już po tym wszystkim, to ona zawsze, ilekroć jesteśmy na cmentarzu, ona zawsze pamięta, że musi mieć do Ani, że jej zapalimy świeczkę. Ona pyta się mnie, ile Ania teraz miałaby lat. Opowiada swoim koleżankom, że miała starszą siostrę, że jej siostra jest w niebie. Bracia tak samo. Pamiętam, jak był właśnie pochówek małej Ani, to ten 6-letni Jasiek szedł z krzyżem. Więc takie mam bardzo, no takie wzruszające wspomnienia z tym związane. Także nie, chłopcy wiedzą o tym. Oczywiście no, Basia tak samo, Basia bardziej z opowiadań, ale bardzo jest, bardzo jakoś tak emocjonalnie jest związana, bo ona często właśnie o tym mówi sama w ogóle, gdzieś tam nawet do tego, nie, nawiązuje do tego, że no, taka jakby dumna była z tego, że ona ma siostrę. Mała Ania. Tak. To było moje pytanie. Czy nadałaś imię temu dziecku? I jak to się stało? Czy ktoś ci podpowiedział? Czy czułaś to intuicyjnie? Nie, czułam intuicyjnie. Gdzieś tam, jak już wychodziłam ze szpitala, no taka po prostu jest procedura, tak, żeby, no takie trochę smutne, ale tak to wygląda, żeby otrzymać akt urodzenia dziecka, no to trzeba nadać mu imię. No było jakoś, nie wiem, pierwsze imię, które przyszło mi po prostu na myśl, nie zastanawiałam się nad tym wcześniej. Pożegnanie. No już usłyszałam, że pochowałaś małą Anię, ale co to jest za moment? Czy on jest ważny? Ważny też w kontekście procesu żałoby? Tak, myślę, że jest bardzo ważny i doceniam bardzo to, że ja mogłam to przeżyć, bo jakiś czas jeszcze wcześniej to było po prostu niemożliwe i tam te dzieci właśnie poronione, no nie zawsze można było pochować, nie zawsze można było zorganizować ten pochówek, ja już miałam tę możliwość, z której skorzystałam i no, którą do dzisiaj bardzo doceniam, bo mamy ten grobek, mamy to miejsce takie symboliczne bardzo, gdzie też jak gdyby wiemy, że to jest to miejsce tego pochówku. No i też ten moment sam, tak? Też był takim momentem, myślę, że ważnym dla całej naszej rodziny tak naprawdę, bo to było takie też, no i dla mnie też był taki moment, taki symboliczny oczywiście pożegnania się, ale też ważny dla całej mojej rodziny, bo no, też były dzieci, byli moi rodzice, była moja siostra. Więc no, takie też przeżycie chyba dla nas wszystkich. No i ważne. Słyszę, że do dzisiaj ona jest ważna. Tak, mówię, tak najbardziej chyba pamięta o niej właśnie mała Basia, która tak naprawdę zna ją tylko z opowieści, bo ona urodziła się już chwilę później. A bardzo gdzieś tam widzę, że jest, mają w pamięci i często właśnie o niej gdzieś tam nawet wspomina. I zawsze właśnie jak jesteśmy na cmentarzu, już nawet przyjeżdżamy, to ona sama upomina się, żebyśmy może weszli, zapalimy świeczkę albo postawimy jakiś kwiatek. Kiedyś też gdzieś pamiętam, zażyczyła sobie, chciała kupić aniołka, którego zostawiłam, tam do dzisiaj stoi na tym grupku. Taki mały biały aniołek. Po takiej stracie można się rozsypać. Można bać się kolejnej ciąży. Jak to przetrwać? Czy ty masz jakiś sposób, metodę na to właśnie, a może trzeba się rozsypać, a potem pomóc komuś się poskładać, czy samej się poskładać? Jak ty teraz z perspektywy czasu, bo to jest ważne, patrzysz na ten stan sprzed lat? No na pewno każdy inaczej to przychodzi i domyślam się, że dla niektórych jest to naprawdę bardzo trudne, na tyle trudne, że gdzieś później rzeczywiście wręcz jest paniczny strach przed kolejną ciążą. Ja, tak jak już wspominałam, no nie wróciłam do pustego domu, tak, więc miałam już dwójkę dzieci, dwóch fajnych chłopaków. No chwilę później zaszłam w ciążę, ale właśnie pamiętam całą ciążę, ja panicznie bałam się tego, że to się skończy tak samo. I ja właściwie bałam się do samego końca. Całą ciążę byłam po prostu obsesyjnie przerażona na punkcie każdego sygnału, który wysyłał mój organizm. Każdy ból, każdy jakiś, nie wiem, niepokojący objaw. Ja już biegłam do lekarza.
bo bałam się, że coś się może wydarzyć, że pewnie coś się dzieje. Ja pamiętam, że chyba już tą całą ciążę byłam na zwolnieniu, bo ja tak panicznie bałam się o tę ciążę, że tak po prostu obsesyjnie dbałam wtedy już o siebie. I chyba tak nigdy w życiu nie dbałam o siebie, jak wtedy właśnie przez te 9 miesięcy. O to w ogóle, ile sypiam, ile co jem, jak jem, bo bardzo właśnie bałam się, że nie, że od tego będzie zależało, no jak gdyby, że tak powiem, powodzenie tej ciąży. To poczucie winy w pewnym momencie mija. Chciałabym teraz przejść właśnie do procesu żałoby. Jak on się tobie jawi? Czy to są etapy? Czy to jest taka mozaika rozsianych emocji? W jaki sposób byś opowiedziała w kontekście właśnie tej linii czasu o tym? Myślę, że u mnie to bardziej nazwałabym mozaiką, tak jak mówisz. Bo to gdzieś tak było, że były takie momenty, że ja już tak się miałam wrażenie, że się pozbierałam, za chwilę znowu gdzieś tam miałam wrażenie, że jest mi z tym gorzej. Więc to było takie chyba właśnie, tak się przeplatały te różne emocje, nie? Na przestrzeni tego czasu. No na pewno takim jakimś punktem zwrotnym był ten moment pochówku. No i później, chwilę później moment, kiedy już dowiedziałam się, że jestem w kolejnej ciąży, tak? No to też był taki moment, może nie jakieś takie bez złego słowa, pewnie bym używała, powiedziała, że rekompensaty albo zapełnienia pustki, bo to na pewno nie o to chodzi. Zresztą tak jak nawet sobie sama pomyślałam, jak tutaj jechałam, że one obie nie mogłyby się urodzić, bo zaszłam w ciąży w momencie, kiedy rodziłaby się Ania, więc mówię, to byłoby niemożliwe, żeby one obie się urodziły, bo to po prostu to fizycznie niewykonalne, więc no mówię, widocznie tak miało być, no nie ma Ani z Basia. To tak jakbyś w Anię urodziła dla nieba, a Basię dla ziemi. O właśnie, pięknie. Kiedy kobieta staje się matką, jak ty to czujesz? Kiedy staje się matką? Ja myślę, że chyba w momencie, kiedy dowiaduje się, że jest w ciąży. Tak mi się wydaje, bo wtedy to życie wywraca się totalnie do góry nogami. Ja pamiętam, jak dowiedziałam się o mojej pierwszej ciąży, tak? No, która zakończyła się sukcesem i urodziłam syna. Już 17 lat temu to było. To no wtedy życie rzeczywiście wywraca się do góry nogami pod każdym względem. Wtedy jest totalne przewartościowanie, aktualizacja planów życiowych, zwłaszcza jak jeszcze ma się tam 20 parę lat. Jeżeli czujemy się matką od momentu, kiedy dowiadujemy się o ciąży, czyli o tym jeszcze niewidocznym dziecku, tak, no to czujemy też ogromną stratę właśnie po tym też moim macierzyństwie, po tej wizji mojego macierzyństwa, no i po tym konkretnym dziecku, którego czułam się przez chwilę mamą. Więc to myślę, że też daje dużą ulgę i otwiera inne kobiety na spojrzenie na to, że mam prawo do żałoby, że nie muszę od razu wracać do pracy, że mam prawo, żeby smutek się wysmucił, żal wyżalił, właśnie to poczucie winy jakoś wysyciło. Więc to piękne, co mówisz, tak czuję, że to koi te wszystkie zbolałe serca. Jesteś mamą trójki dzieci czy czwórki? Jak ty się czujesz? Czwórki. Czwórki, zwłaszcza jak właśnie słyszę Basię, która tak właśnie chętnie i często opowiada o swojej siostrze. No i to jest piękne i takie wzruszające. Tym bardziej, że no, ona też w ogóle, żadne z dzieci nie miało okazji jej poznać, no ale Basia też w ogóle urodziła się, tak, po tym całym zdarzeniu. No więc tym bardziej jest to dla mnie takie no, wymowne i taki znak, że rzeczywiście chyba gdzieś tam to wszystko odbywa się na jakimś tam głębszym poziomie niż tylko to, co gdzieś tam u nas, tak, na ziemi. Jeżeli mogłabyś coś powiedzieć właśnie ze swojej perspektywy, z doświadczenia tym kobietom, które teraz przechodzą ten ból na wszystkich przestrzeniach i może sobie nie wyobrażają tego, że będą w życiu mamą albo że nie przeżyją drugiego takiego doświadczenia, to co byś im powiedziała? Co mogłabym powiedzieć? No na pewno to, że jakby nie było, są mamami.
To jest pewne. Na pewno jest im trudno i ciężko, bo wiadomo, że każda mama chce to swoje dziecko utulić, tak, przytulić, słyszeć ten płacz, śmiech, słyszeć pierwsze słowa, patrzeć na pierwsze kroki i tak dalej. Ale co nie zmienia faktu, że są mamami po prostu, tak, tylko tych swoich dzieci gdzieś tam w niebie. Drodzy rodzice, macie prawo do przeżycia żałoby po stracie swojego nienarodzonego dziecka. Ja przypomnę, że w Holistycznym Centrum Wsparcia po stracie Emocja prowadzone są spotkania indywidualne i grupy wsparcia dla rodziców po stracie w wyniku poronienia dziecka, ale także po stracie okołoporodowej. Na naszym kanale YouTube jest też rozmowa z Jackiem Jackiewiczem, tatą po stratach w wyniku poronienia. Więc warto też zobaczyć ten męski, ojcowski punkt widzenia. A więcej o nas na www.centrumemocja.pl. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za odwagę, za chęć i zaniesienie otuchy tym kobietom, które dziś przeżywają te trudne chwile. Dziękuję.